Otwieram sesję 8 kadencji Rady Gminy Adamówka. Witam Państwa. Witam Edwarda Rymuziewicza, wójta gminy Adamówka, Łukasza Kominko, sekretarza gminy, panią Annę Skórską, skarbnika gminy, panią Malwinę Misiąg, dyrektor Centrum Usług Społecznych. Witam serdecznie panów radnych, witam panią sołtys i panów sołtysów. Serdecznie witam panią protokolant, jak również pracownika gminy obsługującego radę gminy od strony elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych w tej chwili na sali jest 14, a więc obrady są prawomocne, ponieważ jest wymagane forum. Przedstawiam porządek obrad. A więc jako punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt piąty informacja wójta z działalności między sesjami, punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023, punkt siódmy podjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego, punkt ósmy podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Krasne na lata 2023-2030, punkt dziewiąty podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Pabłowa na lata 2023-2030. Punkt dziesiąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/24/2018 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia gminy do wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/26/2018 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Punkt 12. Sprawy różne i wolne wnioski. Jako punkt 13. Zakończenie obrad. Czy są inne propozycje co do przedstawionego porządku obrad? Proszę bardzo, pan wójt. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, prosiłbym bardzo, aby po punkcie 6. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 wprowadzić punkt podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka. Wynika to z tego, że zmiany, jakich chcemy, aby zostały dokonane w budżecie gminy, no mają wpływ na wieloletnią prognozę finansową, stąd konieczność podjęcia takiej uchwały oraz kolejnej uchwały, podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wójta gminy Adamówka do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. No jest to zasadne, dlatego że tutaj w przypadku braku takiej uchwały musiałaby się zbierać Rada Gminy, a to nie jest jakieś tam uszczuplenie kompetencji Rady, bo Rada i tak musiałaby przeznaczyć te środki na cel, na jaki zostały one określone w decyzjach dotyczących zmian planów finansowych naszej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu. Kto z panów radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad o punkt
7 i 8 w treści przedstawionej przez pana wójta. Otwieram głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad. Zamykam głosowanie. Za rozszerzeniem porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że porządek obrad został rozszerzony większą liczbą głosów. Mówiłem jeden. A to przepraszam, to jeszcze może powtórzę, że za rozszerzenie porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 1. Wstrzymujących się też 1. Stwierdzam, że porządek obrad został rozszerzony większą liczbą głosów. Przechodzimy więc do przyjęcia porządku obrad. Kto z panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Otwieram głosowanie w sprawie przyjęcia. Proszę sprawdzić pilotę, bo jeszcze jeden głos brakuje. To jest też ważne po tym następnych głosowaniach. Ale jeszcze jeden głos. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Za 14 osób, przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji. Proszę spróbować jeszcze raz nacisnąć, bo brakuje jeszcze jednego głosu. Zamykam głosowanie. Za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 3. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów.
Punkt piąty, informacja wójta z działalności między sesjami. O zabranie głosu poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Oprócz takiej bieżącej działalności najistotniejsze sprawy dotyczą przetargu na odbiór odpadów komunalnych. No, niestety konkurencja, która się pojawiła, rodzi niezadowolenie niektórych firm. Mieliśmy na przetargu, który odbył się jeszcze w ubiegłym roku, 4 oferty. 3 oferty w zdecydowany sposób odbiegały od oferty najtańszej. Najtańszą ofertę złożył Zakład Gospodarki Komunalnej Stryńczy. Była to oferta na tyle korzystna, że nie musielibyśmy zmieniać opłat od mieszkańców. Natomiast kolejna oferta była o prawie 50% od tej droższa. No oczywiście komisja po wyjaśnieniach Zakładu Gospodarki Komunalnej Stryńczy dotyczących ewentualnie rażąco niskiej ceny zaakceptowała te wyjaśnienia i rekomendowała do zatwierdzenia tą ofertę. Ja ją zaakceptowałem, ale Stare Miasto Park odwołało się do Krajowej Izby Odwoławczej. Była rozprawa, ona zakończyła się umorzeniem postępowania z tego względu, że z jednego zarzutu dotyczącego ujawnienia wyjaśnień Zakładu Gospodarki Komunalnej Stryńczy, no myśmy się wycofali. Z drugiego zarzutu dotyczącego sprzętu wycofało się Stare Miasto Park. Natomiast no, KIE nie rozpatrywało w tej sytuacji rażąco niskiej ceny. Zgodnie z przepisami ustawy w takiej sytuacji komisja unieważniła wybór oferty i będzie dokonywała ponownego wyboru oferty. Wszyscy oferenci ze względu na przedłużającą się procedurę przedłużyli ważność ofert. Na styczeń zleciliśmy wykonywanie tej usługi firmie, która w ubiegłym roku realizowała zbiórkę odpadów po takich cenach, jakie były w roku ubiegłym. Najprawdopodobniej będziemy musieli jeszcze to zrobić na miesiąc luty. Komisja w najbliższym czasie dokona wyboru oferty. Być może, że będą dalej odwołania, więc pewnie się to szybko cała procedura nie zakończy. Natomiast jeżeli chodzi o nowe zadania, to przygotowujemy to, co było zapowiadane. Zresztą pewne elementy tego przygotowania będą na dzisiejszej sesji, bo plany odnowy miejscowości Krasne i Pawłowa są niezbędne do tego, żeby można było złożyć wniosek o dofinansowanie drogi Krasne-Capławy-Pawłowa na całym odcinku, ponad 3700 metrów liczy ta droga. Mamy na nią kosztorys. Możemy uzyskać dofinansowanie w wysokości 63,63%, bo to tak jest uregulowane w programie rozwoju obszarów wiejskich. Tutaj no, niestety kryteria wyboru oferty są dla nas bardzo niekorzystne. Niemniej jednak no, wniosek składamy. Być może tych wniosków nie będzie aż tak dużo i zarząd województwa podkarpackiego znajdzie dodatkowe środki i być może w przyszłości otrzymamy dofinansowanie, bo taka jest zasada, że w przypadku, kiedy braknie środków, a pojawiają się nowe, to zarząd nie ogłasza
nowego naboru, tylko przyznaje środki według listy rankingowej tym, którzy wcześniej do poprzedniego naboru złożyli wnioski o dofinansowanie. Ale myślę, że tutaj no wszyscy wiedzą o tej drodze, bo o niej już wielokrotnie była mowa. Natomiast no w pewnym sensie zostaliśmy no zmuszeni do wyboru dwóch zadań w ramach remontu dróg gminnych, które zostały ogłoszone 3 stycznia. Otóż 3 stycznia komunikatem wojewody podkarpackiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych, z którego chcę podkreślić, że my do tej pory nigdy nie korzystaliśmy. Były tam środki do tej pory przeznaczone na przebudowy dróg. I prawda jest taka, że no kryteria wyboru no były takie, że trudno by nam było zapewne uzyskać taką ilość punktów, żeby dostać dofinansowanie. Natomiast w tych remontach no, są takie kryteria i wybraliśmy takie drogi, które mam nadzieję, że mają szansę otrzymać dofinansowanie. Szczególnie, że trzeba tutaj pamiętać, że okres na przygotowanie wniosków był bardzo krótki, ponieważ 3 stycznia, kiedy ukazał się ten komunikat, termin składania wniosków został określony na 30 dni od dnia ogłoszenia tego komunikatu i nasze wnioski no, dzisiaj są składane w Urzędzie Wojewódzkim. Czy otrzymają dofinansowanie, to no, trudno powiedzieć. Natomiast wybraliśmy drogi tutaj patrząc na kryteria wyboru. Także od razu tu podkreślam. Wybór jest po prostu dokonany taki merytoryczny po to, żeby wnioski miały szansę uzyskać dofinansowanie. Ja powiem, jakie są kryteria wyboru tych dróg, no a później możecie panowie ewentualnie powiedzieć, czy to było sensowne, czy niesensowne. Więc przede wszystkim ze względu na to, że trzeba mieć decyzję środowiskową, to i mieć po prostu wszystkie wymagane uzgodnienia i zgłoszenia, gdyby w dniu składania wniosku, czyli w przypadku, trzeba pamiętać o tym, że w przypadku remontu na drogi o odcinku dłuższym niż 1 km jest potrzebna decyzja środowiskowa. W związku z tym no, nigdy się nie uzyska tej decyzji środowiskowej w ciągu kilku dni, tylko to są procedury, no, które często ciągną się miesiącami. Więc to pierwsze takie kryterium, że musi być odcinek drogi krótszy niż 1 km. A teraz już te kryteria, to jest takie kryterium, można powiedzieć, dopuszczające. Jeżeli nie byłoby tej decyzji środowiskowej, w związku z tym nie moglibyśmy zgłosić remontu, czyli tych robót budowlanych, no i nie można by było w ogóle składać wniosku, bo to znaczy wniosek można złożyć, tylko byłby on odrzucony ze względów formalnych. I teraz tak, była oceniana spójność sieci drogowej i w tym kryterium można dostać 4 maksymalnie punkty i one są, jak gdyby na to składa się takie punktacje cząstkowe. Łączy 2 drogi publiczne, za to jest 1 punkt, czyli droga, która od jednej drogi publicznej do drugiej drogi publicznej jest. Jest skomunikowana z inną drogą gminną lub powiatową. Też można za to dostać 1 punkt. Jest skomunikowana z drogą wojewódzką. Za to jest 2 punkty. I leży na obszarze wiejskim. No to u nas wszystkie leżą na obszarze wiejskim. Wszystkie by 1 punkt dostały. I
Następne kryterium to jest dostępność transportowa. I tutaj też można za te wnioski otrzymać od 0 do 4 punktów pod warunkiem, że droga prowadzi do obiektów publicznych typu szkoła, ośrodek zdrowia, przedszkole, ochotnicza straż pożarna. I tutaj za każdy taki obiekt, do którego prowadzi lub przy której taki obiekt się znajduje, można dostać jeden punkt. I jeżeli prowadzi do terenów inwestycyjnych, też można otrzymać jeden punkt. Dofinansowanie jest od 50 do 80%, pisze w komunikacie, w zależności od dochodu gminy. I proszę Państwa, w związku z tym złożyliśmy wniosek na drogę, na dwie drogi w Adamówce, więc jest to droga tak zwana przez kłosy, czyli droga, która w zakresie spójności bez wątpienia dostanie 4 punkty, czyli maksymalną ilość. W zakresie tego kryterium dostępność transportowa no powinna też dostać punkty, bo prowadzi do urzędu, do przedszkola. No, zaznaczyliśmy wszystko, co możliwe, nawet i ochotniczą straż pożarną. Zobaczymy, co z tego zostanie uznane. I druga droga też w Adamówce. Jest to droga, która na tym nowym osiedlu łączy drogę powiatową z drogą wojewódzką, czyli ta, która no zaczyna się za piekarnią umownie, a prowadzi do, no łączy się z drogą wojewódzką tam przy... Tak. No myślę, że tutaj no nikt nie może mieć propozycji remontu drogi, która by mogła uzyskać więcej punktów. Środki na to, dofinansowanie można dostać do 3 milionów, no, ale to jest, no wiadomo, nie więcej niż 50 lub 80%. Gmina mogła składać 2 wnioski, powiat mógł składać 3 wnioski. No która to droga? Proszę? Przez kłosy. Czyli łącząca no od szkoły do, można powiedzieć, od szkoły do drogi wojewódzkiej. Powiat nie wie, co my składamy, my nie wiemy, co powiat, no to... Czy są jakieś zastrzeżenia do tych wniosków? Myślę, że tutaj no, naprawdę nie można było niczego no, takiego no, skuteczniejszego do dofinansowania. No i łączy co? Dochodzi do drogi wojewódzkiej? No. Nie, no nie. Proszę Państwa, no naprawdę proszę mi wierzyć, że to było zrobione rzetelnie. No i zresztą widzicie, że no, patrzymy na to, żeby mieć szansę uzyskać dofinansowanie, a nie jakąś no, drogę, która się komuś marzy. Zresztą no... Odnośnie marzeń, to ja się trochę dowiedziałem, chociaż nie byłem na zebraniach dotyczących odnowy wsi. No nie chcę krytykować, ale czasami po prostu są propozycje, które no są po prostu nierealne. Jakbyśmy zapominali, że do tego, żeby te propozycje zrealizować, są potrzebne pieniądze, a tutaj... Wybieramy takie drogi, które mają szansę uzyskać dofinansowanie. Zresztą ja przy tych zapowiedziach podejścia takiego oszczędnościowego do wszystkiego, co będzie się działo w budżecie, mówiłem, że na pewno też musimy, powiem,
wprost, czyhać na okazję, na zdobycie środków na realizację no, takich zadań, które mogą uzyskać dofinansowanie. No, proszę Państwa, no to to jest, więc tak, nie można realizować żadnej dodatkowej infrastruktury, czyli remont to jest remont, czyli odtworzenie tego, co było. Jeżeli chodzi o te drogi, to my w nich przewidujemy wykonanie profilowania oraz warstwy ścieralnej o grubości 4 cm i wykonanie utwardzonych poboczy grubości 10 cm na szerokości 1 metra. Nic więcej nie można w ramach remontu robić. Trzeba pamiętać, że to jest remont, czyli odtworzenie tego, co było. Ale oczywiście, żeby po prostu rozmawiać o tym, że drogi te będą robione, to najpierw musimy dostać dofinansowanie. Bo to nie jest propozycja wykonania remontu na tych drogach, tylko propozycja uzyskania dofinansowania na remonty na tych drogach. To są takie no, najważniejsze, ja nie chcę się rozwodzić. Wiadomo, że cały czas jest prowadzona sprzedaż węgla, różnie jest to odbierane. Dla jednych jest to najlepszy węgiel, jaki widzieli w życiu, dla drugich jest to błoto, chociaż nie widzą, chociaż nie ma tam błota. No tak, jak to w życiu. Natomiast chcę zapewnić, że jedno, nie wiem jaka jest wartość energetyczna, ale wszyscy podkreślają, wszyscy, którzy po prostu oceniają obiektywnie, że jest to faktycznie węgiel przesiewany, w którym jest znikoma ilość miału. Proszę? Jak? Że jest przesiewany? Jest przesiewany. Mokry się... Proszę Państwa, ja chciałem tylko zapytać, jakie znaczenie ma, że węgiel jest nakryty? Przecież węgiel nie jest materiałem nasiąkliwym. Jak jest nasiąkliwy? To chyba złej jakości. Miał może być nasiąkliwy, ale nie węgiel dobrej jakości. Koks albo miał. To proszę Państwa, no naprawdę czasami są paradoksalne sytuacje. Proszę mi wierzyć, niektórzy nie umieją palić węgla. Dostał duże kostki węgla i mówi, że się nie chce zapalić. No to... Czerpał instrukcję z TVN-u. Proszę bardzo, pan radny Dubek. Panie wójcie, jak jesteśmy przy drogach jeszcze, to miałem to w wolnych wnioskach, ale wezmę to teraz. Byliśmy na sesji powiatu w poniedziałek, mieszkańcy z Nowin i z Pawłowej i odnośnie tej drogi Nowiny Pawłowa i była taka, no wiadomo, że już w tym roku nie są zagwarantowane pieniądze z powiatowe, ale padła taka propozycja, że powiat ma środki tam jakieś na współpracę z gminami. No i jeżeli gmina się dołoży, to pomyślimy o tej drodze. Ale wszystko zostało w tym zakresie zrobione.
ja uważam, że trzeba im wiercić. Ale już zostało wszystko zrobione. Proszę Państwa, czy my kiedykolwiek nie odpowiedzieliśmy na jakąś propozycję współpracy? No to ale tyle. Ale to już po tej sesji, po prostu wczoraj. Czy... Ale my działamy szybko. Aha, to rozumiem. Ale o tym. Czy jeszcze jakieś są pytania co do informacji pana wójta? Nie widzę już więcej pytań. Dziękuję bardzo. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. O przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, większość zmian w budżecie wynika z wprowadzania środków, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku i w zakresie, oczywiście w zakresie dochodów to nie jest prawdą. Natomiast w zakresie dochodów bieżących zwiększamy budżet gminy o kwotę 174 828 zł 33 grosze i na to składają się wpływy dochodów z wpłat mieszkańców na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, czyli tego węgla, 120 tysięcy złotych. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych, 21 tysięcy 600 złotych. Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, 1884 zł i 33 grosze. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i dodatku elektrycznego, 28 560 zł. Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych, 2 784 zł. W paragrafie drugim zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 3 miliony 23 872 zł 94 grosze. Z tego wydatki bieżące o kwotę 648 372 zł 94 grosze, w tym zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi 120 tysięcy złotych. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, środki z nadwyżki z 2022 roku 21 928 zł i 19 groszy. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych 50 tysięcy złotych. Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy 50 tysięcy złotych. Opracowanie planów odnowy miejscowości Krasne i Pawłowa 5 tysięcy złotych. Dożywianie dzieci w szkołach oraz osób starszych objętych programem rządowym Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023 51 tysięcy złotych. Koszty utrzymania osób z terenu gminy w schronisku dla bezdomnych 21 600 zł. Realizacja projektu pod nazwą Centrum Usług Społecznych Społeczna Adamówka, środki niewykorzystane w 2022 roku 88 287 zł 34 grosze. Realizacja projektu opracowanie pilotażowe wdrażanie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych realizowanych w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2022, środki niewykorzystane w 2022 roku 207 329 zł i 8 groszy. Wypłaty dodatku węglowego i dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi 28 560 zł. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w oparciu o artykuł 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 1884 zł 33 grosze.
Wypłata świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy zgodnie z artykułem 26 ust. 1 punkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 2784 zł. I wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 2 375 500 zł w tym. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku 8 500 zł. Są to środki, które nie zostały wykorzystane przez policję w roku ubiegłym. Zostały zwrócone do budżetu z prośbą o, tak naprawdę no prośba była o przedłużenie terminu wykorzystania tych środków, no ale one w sensie budżetowym to musiały trafić do budżetu i Rada Gminy może je przeznaczyć w budżecie na rok 2023. Realizacja projektu pod nazwą opracowanie i pilotażowe wdrażanie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych realizowanych w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2022. Środki niewykorzystane w 2022 roku 400 tysięcy złotych. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z instalacją fotowoltaiczną. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 30 tysięcy złotych. Takie zadanie będzie realizowane w ramach programu Polski Ład. Natomiast tam było przewidziane właśnie w formule zaprojektuj i wybuduj i w związku z tym ten program funkcjonalno-użytkowy jest niezbędny, żeby to zadanie realizować. Budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz ze słupami oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminy Adamówka, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 11 tysięcy złotych i jest to też zadanie, które będzie realizowane w ramach programu Polski Ład, przy czym tutaj część zadań będzie realizowana na podstawie istniejącej dokumentacji. To tylko przypomnę, bo to, o tym mówiłem. Ta istniejąca dokumentacja jest na Dobcze, na Pawłową i na Majdan Nowiny. Natomiast na pozostałe części będzie opracowywana w formie, będzie wykonywana w formie, w formule zaprojektuj i wybuduj. Budowa Domu Kultury w miejscowości Adamówka wraz z instalacją fotowoltaiczną 1 898 000 zł i są to też środki, które były zaplanowane na realizację tego zadania w roku 2022 i one w tej części nie zostały wykorzystane. Do tej pory wykorzystaliśmy około 1 060 000 zł. I wykonanie popiersia upamiętniającego profesora Adama Grucy, wybitnego mieszkańca Majdanu Sieniowskiego, 28 tysięcy złotych. To są też środki, które były zaplanowane w roku ubiegłym ze względu na przesunięcie terminu odsłonięcia tego pomnika zgodnie z sugestią wykonawcy popiersia. No, będzie to zrealizowane no, w pierwszym półroczu bieżącego roku. W paragrafie trzecim jest informacja, że po dokonanych zmianach zwiększa się deficyt budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 2 849 044,61 zł. Źródłem pokrycia tego deficytu ustala się do przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 695 616 zł i 42 grosze oraz przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 153 428 zł i 19 groszy. W paragrafie czwartym zwiększa się ogółem przychody budżetu gminy o taką samą kwotę, w tym przychody jednostek samorządu terytorialnego
z wynikających rozliczeń środków 695 616 zł i 42 grosze i przychody z nadwyżki z ladu biegły w kwocie 2 153 428 zł i 19 groszy. Szczegółowe kwoty zmian są ujęte w załącznikach do niniejszej uchwały i wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy Adamówka i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Od razu chciałbym powiedzieć, że czekają nas jeszcze takie istotne zmiany, które na pewno wówczas będziemy omawiać na komisjach. One będą związane z realizacją zadań, no tych, które tutaj zostały zasygnalizowane, jeżeli chodzi o programy funkcjonalno-użytkowe, ale nie tylko tych z Polskiego Ładu, ale tak jak już wspominałem, rozbudowa ujęcia wody, no ale to wszystko postaramy się przygotować na spokojnie, tak żeby Rada mogła się z tym wszystkim zapoznać. No z tego względu, że tutaj no naprawdę brakowało czasu nam na tym, jeżeli chodzi o wprowadzenie tych zmian. No zresztą to nie dlatego, że nie chcieliśmy panom radnym dać wcześniej uchwałę, tylko ona tak naprawdę została dopracowana dopiero wczoraj i to wieczorem. Ale tak jak powiedziałem, no na spokojnie będziemy przygotowywać te duże zmiany, które no będą dotyczyły realizacji tych nowych zadań. Dziękuję bardzo. Dziękuję również panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Otwieram dyskusję. Jak są jakieś pytania co do projektu, to proszę bardzo. Panie Radny, bardzo dziękuję za to pytanie. Jeżeli chodzi o konkretnie o tą osobę, o której Pan tutaj mówi, to jak wspominałam, jest zatrudniony organizator społeczności lokalnej i w tym momencie są organizowane spotkania z historykiem. Tylko jeszcze nie wiem, czy Pani się kontaktowała z Panem, czy też nie, bo właśnie takie spotkania będą organizowane od lutego. Więc jak konkretnie zostanie uzgodniony termin, to Pan zostanie poinformowany. Będziemy również tutaj prosili o zorganizowanie takiej społeczności lokalnej, aby właśnie były osoby, które byłyby chętne wziąć udział właśnie w tych spotkaniach. Jeżeli chodzi o oszczędność 88 tysięcy, drodzy Państwo, to przede wszystkim ja mam zamiar przedłużyć realizację projektu, bo projekt Centrum Usług Społecznych Społeczna Adamówka zaplanowany jest do lipca, do 31 lipca. W związku z tymi środkami, które nam zostały z poprzedniego roku, a również w związku z realizacją nowego projektu związanego z deinstytucjonalizacją usług społecznych, mam oszczędności na wynagrodzeniach dla pracowników, tych nowych pracowników CUS-u i w związku z tym przedłużę maksymalnie, o ile się da, październik, listopad, realizację projektu na CUS, aby te usługi społeczne, które są realizowane teraz dla mieszkańców, po prostu były realizowane bezpłatnie jak najdłużej. Dziękuję. Czy są jakieś inne pytania jeszcze? Nie widzę więcej pytań. Uchwała numer 1/1/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, zmiany w prognozie, wieloletniej prognozie finansowej wynikają z wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2023 tą uchwałą, którą przed chwilą panowie przyjęliście, oraz zarządzeniami wójta gminy Adamówka według stanu na dzień 1 lutego 2023 roku. Także no jeżeli chodzi o te istotne zmiany, to po dokonanych zmianach budżet gminy na rok 2023 kształtuje się w następujący sposób. Dochody ogółem wynoszą 27 31 349 zł i 98 groszy, przy czym dochody bieżące 19 286 347 zł i 98 groszy, natomiast dochody majątkowe 7 745 tysięcy i 2 zł. Natomiast wydatki już są w wysokości 32 317 540 zł i 2 grosze, przy czym wydatki bieżące to kwota 20 397 163 zł i 2 grosze, natomiast wydatki majątkowe to kwota prawie 12 milionów, 11 920 377 zł, czyli widać, że wydatki majątkowe no, stanowią ponad 30% wydatków ogółem. A to, o czym mówiłem, to mówiłem tylko o zwiększaniu środków właśnie na wydatki majątkowe. Wynik wykonania budżetu to deficyt w wysokości 5 286 109 zł, 190 zł i 4 grosze i planowane przychody 5 286 190 zł i 4 grosze, przy czym no te przychody wszystkie są po prostu ze środków, które mamy. Natomiast prognozy na rok 2024, 5 i 6 nie ulegają zmianie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Nie na papierze, tylko w rzeczywistości. Nie widzę żadnych pytań. Uchwała. Uchwała numer 1 łamane przez 2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Adamówka na lata 2023-2026. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wójta gminy Adamówka do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Więc w paragrafie pierwszym Rada w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia wójta gminy Adamówka do
Po pierwsze, dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Po drugie, dokonywania czynności, o których mowa w artykule 258 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. I po trzecie, dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Uchwała numer 1/3/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie upoważnienia wójta gminy Adamówka do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Zamykam głosowanie za projektem uchwały. Głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego. O przedstawienie projektu uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego proszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, proponujemy, aby można powiedzieć, zgodnie z tradycją w budżecie gminy, tylko tam jest błąd w roku budżetowym 2024, nie wyodrębniać środków stanowiących Fundusz Sołecki. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy z panów radnych ktoś chciałby zabrać głos lub z panów sołtysów lub pani? Jak zgodnie z tradycją, to jedziemy dalej, tak? Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały numer 1/4/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie Funduszu Sołeckiego. Zamykam głosowanie za projektem uchwały. Głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Pawłowa na lata 2023-2030. Przepraszam. Miejscowości Krasne na lata 2023-2030. Poproszę pana wójta, poproszę pana sekretarza o przedstawienie projektu uchwały. Panowie radni, w paragrafie pierwszym zatwierdza się plan odnowy miejscowości Krasne na lata 2023-2030 zgodnie z załącznikiem do numer 1 do niniejszej uchwały.
Ten załącznik panowie radni otrzymali w materiałach, na zaproszeniach na sesję. Wspomnę tylko, że plan odnowy miejscowości Krasne został uzgodniony z mieszkańcami podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się w ostatni poniedziałek. I obecni mieszkańcy jednogłośnie przyjęli plan odnowy miejscowości. Myślę, że skoro go panowie radni otrzymali, to nie będę go tutaj szczegółowo przedstawiał, chyba że jest jakaś potrzeba. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Czy są tu jakieś pytania od panów radnych? Nie widzę żadnych pytań. Rozumiem, że jest wszystko jasne w tej uchwale. Otwieram więc głosowanie w sprawie projektu uchwały nr 1/5/2023 Rady Gminy Radomówka z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Krasne na lata 2023-2030. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Pawłowa na lata 2023-2030. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana sekretarza. Podobnie jak w poprzedniej uchwale, paragraf pierwszy uchwały, zatwierdza się plan odnowy miejscowości Pawłowa na lata 2023-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Panowie radni otrzymali ten załącznik łącznie z zaproszeniami na sesję. Plan odnowy miejscowości Pawłowa został przyjęty uchwałą mieszkańców również podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się w ostatni poniedziałek. Jeżeli są jakieś pytania do planu, to proszę bardzo. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. Plan odnowy miejscowości określa takie najważniejsze działania, które nie są tutaj w sposób szczegółowy określone, tylko to jest plan na najbliższe 8 lat, więc tutaj nie ma takiej koncepcji przebudowy tej świetlicy, ale dopuszcza się, że jeżeli będą możliwości, będą środki, to takie działania, jak tutaj wymienione w tym planie, jak budowa, modernizacja gospodarki wodno-ściekowej, budowa chodników, budowa, przebudowa, remont dróg gminnych, czy zwiększenie ilości punktów świetlnych, te zadania chcielibyśmy realizować. Czyli tutaj nie ma konkretnego planu przebudowy świetlicy, czy konkretnej wskazanej drogi, ale mając na uwadze rozwój miejscowości Pawłowa, chcielibyśmy, żeby takie działania były realizowane, jeżeli będzie taka możliwość, i na pewno wpłyną one na rozwój sołectwa. Z tego co kojarzę, to rzeczywiście plan odbudowy miejscowości Majdan Sieniawski jest jeszcze aktualny. Czy są jakieś inne pytania jeszcze? Skoro nie ma już więcej pytań, to otwieram głosowanie nad projektem uchwały nr 1/6/2023. Rady Gminy Adamówka z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie
zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Pawłowa na lata 2023-2030. Proszę sprawdzić, brakuje jednego głosu jeszcze. Proszę sprawdzić. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/24/2018 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia gminy do wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. O przedstawienie projektu uchwały poproszę panią dyrektor Centrum Usług Społecznych. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 roku, uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023 w następujących zakresach, właśnie w module skierowanym do dzieci i młodzieży oraz w module skierowanym do osób dorosłych, a zmiana dotyczyła przede wszystkim zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania dzieci i młodzieży, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a także przedszkoli, a także osób starszych, zwłaszcza chorych i niepełnosprawnych, do skorzystania z posiłku, dowozu posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź ze świadczenia rzeczowego. I to kryterium dochodowe zmieniło się w wskazanej uchwale Rady Ministrów ze 150% do 200% kryterium dochodowego. W związku z tym również jesteśmy zobowiązani do zmiany uchwały, w ramach której właśnie przystąpiliśmy do tego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023 i również podwyższyliśmy wówczas kryterium dochodowe uprawniające mieszkańców naszej gminy do skorzystania z tej pomocy do 150% kryterium dochodowego. W tym momencie w związku z uchwałą Rady Ministrów jesteśmy zobligowani do zwiększenia tego kryterium dochodowego do 200% kryterium dochodowego. Tak tylko dla przypomnienia, dla osoby w rodzinie jest to 1200 zł na osobę w rodzinie, a dla osoby samotnie gospodarującej 1552 zł, bo widzę, że pan tutaj zapisuje. I warto pamiętać o tym, bo teraz więcej dzieci w szkołach, oddziałach przedszkolnych, a także osób starszych będzie mogło skorzystać właśnie z posiłku, czy też w szkole, w domu lub też właśnie z dowozu takiego posiłku do miejsca zamieszkania, bo więcej osób będzie się do tego posiłku, do tej pomocy po prostu kwalifikowało. Dziękuję. Dziękuję tak? bardzo. Powiem, to już od razu odpowiem, panie radny, dlatego, że po prostu wzorem lat ubiegłym, tak może na podstawie tego doświadczenia, które tutaj zyskaliśmy na podstawie lat ubiegłych, było coś takiego po prostu, że ta zupa się marnowała. Dzieciaki po prostu, obiady były dwudaniowe. W tym momencie obiad mamy jednodaniowy, składający się z drugiego dania i to są dania mięsne, jarskie, w zależności też od potrzeb dzieci. W tym momencie zup nie ma, ale to też jest taki rok pierwszy i my to rozpatrujemy, prawda? Jak to po prostu będzie ocenione, jak będzie odzew dzieci, też również nauczycieli, prawda? Bo
To, że zupa była, to było bardzo dobrze, bo ja uważam, że zupa jest bardzo zdrowa, tylko że po prostu te ilości zupy, które były po prostu marnowane, dzieciaki ich nie zjadały, bo woleli zjeść na drugie danie pierożki bądź coś innego, prawda? Stwierdziliśmy, że po prostu wprowadzimy tutaj oszczędność, dlatego że inflacja tamtegoroczna i przetarg, który ogłaszaliśmy, to też braliśmy to pod uwagę, że ceny posiłków po prostu wzrosły, ceny posiłków, ceny żywności przede wszystkim wzrosły i tutaj koszt posiłku dwudaniowego nie wynosiłby 9,97, ale pewnie około 15 zł. W związku z tym wprowadziliśmy po prostu to, że to będzie po prostu drugie danie. Jednak jeżeli będzie taka potrzeba, że te dzieci będą chciały na przykład korzystać z zup, rozpatruję taką możliwość, tylko że też nie wiem, jak to będziemy robić w przetarg, jeżeli chodzi o nowy rok szkolny, dlatego że ten program obowiązuje do końca bieżącego roku, do końca grudnia. Słyszałam głosy ministerialne, że po prostu od nowego roku posiłek w szkole i w domu ma być to program powszechny, obowiązujący wszystkie dzieci. To bardzo była z tego zadowolona, jednak to są na razie takie głosy. Dlatego też zobaczymy, czy wprowadzimy ponownie dwa dania, czy po prostu naprzemiennie pierwsze, drugie danie, bo też w wielu szkołach, nawet w sąsiednich gminach tak jest praktykowane. To taki pierwszy rok, żeby po prostu sprawdzić, jak po prostu jest z tym jedzeniem wśród naszych pociech w szkole. Dziękuję. Tutaj pytanie jest do mnie, tylko na pewno do zarządu Adamowskiej Spółdzielni Socjalnej i z tego, co mi jest wiadomo, jak najbardziej może sobie kupić, tylko że to jest abonamentowo w tym momencie, a nie tak, że po prostu przychodzi dziecko i chce kupić, dlatego że to też nie możemy czegoś takiego założyć, bo dzieci będą wiedziały w piątek, że są pierogi z truskawkami, załóżmy, bo wiemy, że to jest danie, które dzieciaki lubią najbardziej, bądź też naleśniki i w tym momencie wszystkie dzieci z całej szkoły przyjdą i kupią, a my tego po prostu nie będziemy mieć. Nie będziemy mieć, bo trzeba po prostu wcześniej kupić produkty, trzeba wcześniej przygotować. No i tak jest po prostu najbardziej sensownie, aby jeżeli rodzic się decyduje, to żeby po prostu abonamentowo za cały miesiąc po prostu sobie opłacał. A nie wtedy tylko, kiedy po prostu dziecko ma ochotę zjeść. To pewnie też było dobre rozwiązanie, tylko po prostu były też takie momenty, tak jak rozmawiałam tutaj ze spółdzielnią, prawda, w ubiegłym roku, że często właśnie dzieci przychodziły tylko wtedy, kiedy było coś, co dla większości było dobre, a wtedy brakowało tego posiłku dla wszystkich. No tak. No i no teraz też jest. Ja wiem z tego, co na przykład spółdzielnia mi mówi, że zakupy zrobione są w poniedziałki na cały tydzień po prostu, a nie codziennie. Albo znowu przyjemnie na 20 osób do sprzedania, a 30 do sprzedania. Ja to mogę rozumieć, tylko nic uciekli i tak nie zrozumieją, bo wystarczy sobie to zapowiedź, skoro widzi, do spiszcze menu na cały tydzień, można dziecko sobie przyjść zapłacić to tylko. Ale może. Nie, na jeden dzień nie, tylko musi na... Jadłospisy są... Nie, tak też nie może być. Drodzy Państwo, zakupy, aby na przykład to też nie może być tak, że nasza spółdzielnia idzie do groszka, bo niektóre rzeczy na pewno idzie, ale ogólnie rzecz biorąc towary kupowane są hurtowo. Po niższych cenach, aby to też, no to nie możemy kupować, nie możemy kupować w takich cenach tutaj po prostu, które są dla wszystkich odbiorców, bo też by się to po prostu nie opłacało w sumie to gotowanie i dlatego też ja z tego co wiem, że takie zakupy robią w poniedziałki i też znany jest jadłospis na cały tydzień, więc trzeba byłoby sobie taki tygodniowy wykupić, a nie tylko na przykład na piątek i powiedzieć w środę. Nie lubi naleśników przykładowo.
zapchać przysłowiowy żołądek, tylko wytwarzanie właściwych nawyków żywieniowych. Nikt mi teraz nie powie, że posiłki nie spełniają tego kryterium. I my mamy uczyć właśnie prawidłowego odżywiania. To nie tylko chodzi o to, żeby dziecko nie było głodne, ale żeby się nauczyło prawidłowo odżywiać. No i teraz, jeżeli ono będzie, to co się powtarza od kiedy powstało dożywianie, że najlepiej byłyby pierogi i... Schabowe. Nie, schabowe. Jakie schabowe? Schabowe, panów? Nie, chipsy i kola. Chipsy i kola to było. Z tego czasu tutaj jeszcze szkoła była, istniała podstawówka, to byli starszacy, tam młodsi byli. Było wiadomo, bo dyrektor mnie prosił, bo nie na tych panów, bo to były co do Kolega radny mówi na temat zupy. To była tragedia. To nie jest problem. Ile przywieźli, tyle było odebrane tej zupy. Przez kolejne sprawdzić, co jest korygować, ile jak się wyrzuca. Ale nie, ale to nie chodzi o to, żeby dostosowywać do upodobań dzieci. Tylko dzieci mają nie, my mamy normy żywieniowe, które trzeba spełnić, tak. I to w tym jest cały sens. Tak. Zupa i były kanały, i bułkę z szynką, kawałek. To było pytanie może rodziców, i ja to nie wiadomo, jak to jest zachowanie dzieci. To było pytanie rodziców i radę. Jak dziecko z domu wynosi? Żeby dzieci korzystały w właściwy sposób, to jest rola rodzica i nauczyciela. Rodzica. A nie dziecko. A nie dziecka. Jak teraz to czuję, to uśmiech. Było pytanie o tego. Czy jeszcze jakieś inne pytania są? Panowie, czy jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę już więcej pytań. Zamykamy dyskusję w tym punkcie. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały numer 1/7 Rady Gminy Adamówka z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały numer 3/24/2018 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia Gminy Adamówka do wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego do uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Zamykam głosowania za projektem uchwały. Głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/26/2018 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Poproszę panią dyrektor o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Również w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2022 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku została zmieniona stawka jednej godziny usług opiekuńczych w naszej gminie. I tak od 1 stycznia, bo tutaj jest akt prawa miejscowego,
którego po prostu nadamy z mocą wsteczną obowiązywania. Od 1 stycznia kwota jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 22,80 groszy. I taka kwota będzie się utrzymywała do 30 czerwca. Natomiast od 1 lipca cena jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 23,50 zł. W tym momencie ta uchwała wykorzystywana jest wyłącznie do celów projektowych tak naprawdę, bo wykorzystuje ją Karytas Archidiecezji Przemyskiej, aby wskazywać, jaką cenę usług opiekuńczych mamy u nas na terenie gminy do celów projektowych, gdyż te usługi mamy świadczone po prostu bezpłatnie, a taką cenę godziny musimy po prostu podawać, aby na przykład koszt wolontariatu na przykład mógł być uwzględniony jako wkład własny w realizowanych projektach. Mam nadzieję, znaczy jestem pewna, że do końca roku na pewno nie będziemy pobierać od płatności za usługi opiekuńcze, czy też usługi asystenckie od osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Otwieram dyskusję. Jak są jakieś pytania co do projektu uchwały, to proszę bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę więc więcej pytań. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały. Uchwała nr 1/8/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3/26/2018 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych 0. Wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 14. Sprawy różne i wolne wnioski. Proszę bardzo, jeżeli ktoś z Państwa ma jakąś sprawę, a chciałby przedstawić na forum Rady, proszę bardzo. To nie jest pytanie do nas. My nie będziemy realizować. Natomiast z tego, co wiem, to te firmy, które zajmują się eksploatacją tej tak zwanej ostatniej mili, no przymierzają się do tego. Niekoniecznie w takim rozproszonym terenie ta transmisja danych będzie przy pomocy światłowodów. Być może, że będą to radiolinie, które będą miały odpowiednią przepustowość. Czy jeszcze jakieś inne pytania są?
nie wszędzie. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakąś sprawę? Nie widzę już więcej żadnych spraw. Chciałem serdecznie podziękować za udział w dzisiejszej sesji panu wójtowi, panu sekretarzowi. Dziękuję serdecznie pani skarbnik i pani dyrektor Centrum Usług Społecznych. Dziękuję bardzo panom radnym, pani sołtys, panom sołtysom, pani protokolant, jak również tutaj pracownikowi gminy, który obsługuje tej radę od strony elektronicznej. Dzisiejszą sesję uważam za zakończoną. Dziękuję bardzo.